Unia Europejska traktuje imigrantów jak towar. Uważa, że można ich bezkarnie przerzucać z państwa do państwa, a sami jeszcze niedawno zapraszali. Przecież ustami Angeli Merkel zapraszano migrantów do tego, aby odwiedzali Niemcy, żeby się osiedlali. Nagle okazało się, że jest to problem, że jest wzrost przestępczości, że państwa zachodnie Unii Europejskiej nie potrafią sobie z tym problemem poradzić. Więc co? Postanawiają ich obowiązkowo przesiedlić do krajów wschodnich, w tym do Polski. Ogromna kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski polega na tym, że nie powstrzymują tego procederu. Tym bardziej, że dużo mniejsze Czechy, im się udało wynegocjować to, aby tych migrantów nie przyjmować. Dlaczego? Ponieważ przyjęli migrantów z Ukrainy. Przecież my też mamy ogromną liczbę migrantów z Ukrainy. Powinniśmy to podnosić na arenie Unii Europejskiej i nie przyjmować problemów państw zachodnich, w tym Niemiec. Wzmocnijmy granice Unii Europejskiej, wzmocnijmy tutaj ochronę przed nielegalnymi imigrantami. To jest w interesie Polski i Polaków. Konfederacja, wolność i niepodległość.